Wygraliśmy jedną bramkę, cieszymy się, zdobywamy 3 punkty i musimy myśleć o następnym meczu, bo wiadomo, no to jest dopiero malutkie 3 punkty, a do celu, jakim jest utrzymanie, będziemy oszukiwać, to jest bardzo, bardzo daleka droga. Kolejny Pana dobry występ, określony tym razem bramką. Zgadza się, no za wiele tych bramek nie strzelam. Pierwszą moja w GKS-ie był hat, także cieszę się z tego podwójnie. Ale to nie jest najważniejsze, kto strzela. Dla mnie może strzelać ktokolwiek, może Łukasz Sapela strzelać w każdym meczu na 1-0, żeby nie wygrywali, żeby się utrzymali, żeby zdobywali te punkty. Sytuacja na boisku zmieniła się, kiedy no, pokerowych zmian dokonał trener Kieresz. Wprowadził na boisko Dawida Nowaka i Pawła Buzałę. I to odmieniło ten mecz. Zgadza się, no odmieniło Paweł Buzała szczerze bramkę po podaniu Dawida Nowaka, także na pewno trafione zmiany i trzeba powiedzieć trenerowi, że zagrał bardzo odważnie, bo wpuszczał dwóch bardzo ofensywnych zawodników, co prawda też ciągnął dwóch ofensywnych, bo Tomek Wróbel i Marcin to są ofensywni, no, ale wiadomo, zagrał wabank, udało się, wygraliśmy, także chwała trenerowi za to, chwała chłopakom i cieszymy się z tego na pewno. A trener kiedyś tłumaczył w przerwie, dlaczego zmienia tych zawodników, bo tak najgorzej się przecież nie prezentowali, ani że była Kofa, ani Wróbel. Nie no, trener nie musi się tłumaczyć, trener podejmuje taką decyzję i to jest jego decyzja i przecież nie musi się nikomu tłumaczyć i nikt jego się nie pyta, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wszedł Dawid, wszedł Paweł, zrobili bardzo dobre zmiany, wygraliśmy mecz, choć w przerwie myślę, że też nie wyglądaliśmy źle, bo Marcin miał sytuację bardzo dobrą, Tomek miał, także stwarzaliśmy tę sytuację, tyle że kapitalnie interweniował bramka z Zagłębia, nie udało im się strzelić, na szczęście jedną udało nam się strzelić w drugiej połówce i wygraliśmy. To znaczy, jesteście bardzo radośni, no to zwycięstwo pozwoli Wam odsapnąć trochę i odskoczyć od tego dołu tabeli, chociaż w dalszym ciągu ta strefa spadkowa jest blisko. Nie, na pewno nie. My chcielibyśmy zrobić jakieś takie punkty serio, żebyśmy wygrali 2-3 mecze przynajmniej pod rząd, to wtedy łapiemy jakiś tam kontakt z tymi drużynami gdzieś, co są tam punktowo, nie wiem, 17-16 punktów, także na pewno jesteśmy jeszcze daleko do tego. No pocieszymy się na pewno dzisiaj, może jutro, ale od poniedziałku przychodzimy, trenujemy, nie mamy świąt, we wtorek trenujemy 2 razy dziennie, także zaczynamy myśleć o Koronie Kielce na pewno już od poniedziałku.